Cześć. Każda subskrypcja tego kanału, łapa w górę czy komentarz jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie zapomnij o tym, jeśli podoba Ci się to, co robimy. A dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia ramion do kraula. Zaczynamy. Leżąc na brzuchu, trzymamy prawą rękę z przodu, a lewą wzdłuż tułowia. Ruch rozpoczynamy od chwytu wody prawą ręką z jednoczesną rotacją tułowia i wyciągnięciem z wody barku lewego. Następnie wykonujemy pociągnięcie i odepchnięcie połączone ze zmianą rotacji. Wyciągamy rękę z wody łokciem, przenosimy nad wodą w pozycji wysokiego łokcia i wkładamy przed siebie. Ruch powtarzamy przez 25 metrów, po czym zmieniamy rękę pracującą. Ćwiczenie bardzo podobne do poprzedniego, ale po włożeniu ręki do wody natychmiast wykonujemy chwyt wody i wyciągnięcie barku, inicjując kolejny ruch. Ćwiczenie możemy potraktować jako baza do ćwiczenia różnych elementów, czego przykładem będzie kolejne ćwiczenie. Jest to wariacja kraula jednorącz, ćwicząca czucie wody oraz chwyt wody przed ramieniem i ramieniem, które również mają duże znaczenie napędowe. W tym ćwiczeniu pracujemy ręką z zaciśniętą pięścią. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.